Cześć, ja jestem Juno i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Ghost of a Tale. Najpierw chciałam jeszcze tę salkę przeszukać. O! Można tutaj sobie jeszcze porozmawiać. Jakaś skrzyneczka ładna, której zabrać nie mogę. O, ale to jak mogę... Aha... No, czyli w sumie nie mogę porozmawiać. No dobra, myślałam, że wiecie. Może jakaś nowa opcja dialogowa się pojawi czy coś. Ojej. To co? Szyszunia w rękę. I zaraz trzeba będzie przed pająkiem chyba stąd uciec, nie? Tu jest coś oświetlonego. Ale że... W sensie, że ciekawe, czy jak się przebiorę, ten cały strażniczy... strój, to może... Nie no, wszystkiego jeszcze nie narzuciłam na siebie. Brakuje mi czegoś na jego uszka, ale to nic. A dobra. Wstrętna gro. Nie, to nie. Wkładamy na siebie w takim razie coś, co umożliwi nam w miarę szybkie poruszanie się i co mi się na wygląd spodoba. O, tak. I co? Czy mchniemy jakoś koło pająków chyba? Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ja chyba czegoś nie rozumiem. Tu to. Skąd ja przyszłam, bo już nie wiem. Coś mi tu... Aha, tutaj. No i ten pająk cały czas tam siedzi. Nie, ucieknął, ucieknął od niego, ucieknął. Ojejku, ta gra potrafi mi czasem naprawdę kłopotów przysporzyć. Jestem ciekawa. Oj, proszę bez takich ścięć, bo mi to na dobre nie wyjdzie. Wezmę i spadnę, a wtedy co? Co wtedy będzie? Ucho i ciemno wszędzie. Kolejna rzecz jakaś znaleziona. Wydaje mi się, że je wszystkie podnosiłam co najmniej kilka razy, no ale może mi się wydawać. O, w trumnach mogę się chować, super. Dobra, czy to... Aha, to robal. To do robala nie chcemy. czyli w zupełnie innym kierunku. A jestem ciekawa, skoro tu? Skoro w trumnach można się chować... Przed kim? Przed robalami, pająkami? I czy ja jestem... Tu, gdzie wcześniej tak usilnie próbowałam doskoczyć? Czy to jest to właśnie? Czy ja wlazłam gdzieś, skąd nie wyjdą? O, mogę tu. Aha. Pięknie.
Myślałam, że mam ten klucz, ale myśleć to ja sobie mogę. Zaraz. O co? O! Kolejna znajdźka przynajmniej. O tyle dobrze. Tylko... gdzie ja teraz idę? To już sama nie wiem. No, ważne, że mam mapę. Ale czasem to mi nawet mapa nie jest w stanie pomóc. I to jest przykre. Nie wydaje mi się, bym mogła tam doskoczyć. Ale... może powinnam spróbować? Zobaczcie, tam chyba jest jakaś... pułapka? No dobra. Na tym jakoś stoję jeszcze w miarę. Ale czy ja tam doskoczę? Czy ja mogę gdziekolwiek indziej doskoczyć? Może on się tego złapie. Dobra, jakoś tam dał radę. Teraz tak, tu sobie jeszcze oświetlę. To wszystko nie wygląda zbyt dobrze. A ta odległość wydaje mi się dość zabójcza. O nie, nie spadaj. No, 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 no. Dobra, dał radę, dał radę. Czyli tak, to jest ta droga. Okazuje się, że to jest właśnie droga powrotna, co ja tutaj wcześniej próbowałam się dostać. No dobra, jeszcze ważne, żebym nie spadła tutaj. I dobrze. Chyba mogę być w miarę spokojna. I pytanie teraz zasadnicze. Czy skoro w trumnie mogę się... O, super. W trumnach mogę się nie tylko chować, ale mogę też zapisywać. Fajnie. I zobaczcie, że tutaj jest jakaś urna do przenoszenia. Po cóż ona? Dobrze byłoby się chyba dowiedzieć, co? No... na dół? Nie, ja nie chcę na dół. Na dół? Jeszcze bardziej na dół? Czyli... te katakumby mają dwa poziomy. No, świetnie, dobra. Czyli co, z Sylasem trzeba byłoby pogadać chyba. To miejsce jest dziwne. Ja tu prawie nic nie widzę. Nie wiem, czy na razie jest sens jakiegoś tu bardziej przeszukiwania tego. O rany. O nie, jakiś straszny pająk, nie wiem czy widzieliście, taki potwór jakiś. Dobra, to najlepiej chyba będzie uciec sobie tu. Okej, czyli wyjaśniło się, katakumby mają dwa poziomy. Fajnie, naprawdę się cieszę. Będzie dużo do błądzenia. To jest dół i mogę jeszcze wyżej. Do Sylasa, na spokojnie. Tak, teraz łyczek kawy. Oj, 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 nie, bo za gorąca. Świetnie. Oczywiście czuję się zobowiązana do poinformowania was o tym, nie?
Dobra. Tam było o tej skrzynce. Ja się zastanawiam, no fajnie, fajnie. Skrzynkę tam Sylasowi jakąś tam zanieść. Ja widziałam w katakumbach skrzynkę, ale ja nie mogłam z nią nic zrobić. Hello. Ej, dlaczego on mnie podejrzewa? No tak, maski na ryjek nie nałożyłam. No cóż. Trochę nam ta podróż pewnie w tym stroju zajmie. Oczywiście jest noc, czyli dalej nic nie widzimy. No, normalnie katakumby już nam się pewnie spodobały, co? Tylko, a zanim do Sylasa, ja bym w sumie z tymi więźniami jeszcze pogadała. Jak ich znajdę. Bo w sumie. Znacie mnie zaraz, no tu jest ta kanciapa Kowala. To oni są tam. Dobra, wiem, że się wlokę, ale. A ciekawe, czy oni będą chcieli gadać ze mną w stroju strażnika. O, patyk. Nie mogę patyka? Dobra. Dobra, to rano z nim może i rzeczywiście pogadamy. Ale teraz. Tak jak mówiłam, spróbowałabym chyba do Sylasa jakoś wrócić, tylko no. Tylko gdzie on był? Nie tu. Nie, bo ja wyszłam w ogóle tak, jakbym chciała iść do kanałów, a nie tam. Dobra, trochę poczekam. Tutaj. Dobra, nie widzi mnie. Oj, tamten mnie zaraz zauważy. O. Jak miło. Czyli jedno jest pewne, te grzyby chyba się wszystkie w jakiś tam sposób pokrętny odnawiają. Nie pamiętam też, czy przez zbrojownię się tam przechodziło, czy nie. Dobra. Ajajajajaj, to bolało. No nie. Nie chcą się tu zaraz zgubić paskudnie. Bo to będzie bardzo na naszą niekorzyść. Dobra, tędy jakoś tak. No, przynajmniej o mnie zapomnieli, ale ja zapomniałam, gdzie iść. Nie, to była jadalnia. Ja się chyba nigdy nie przestanę gubić. Ale spoko. Dobra, tu. Udajemy, że to nie ja. Goni mnie? Goni? Goni pewnie. Czy nie goni? Nie wiem, czy goni. Średnio mnie to interesuje. Jedną godzinkę można. I w sumie już znowu straciłam pewność siebie, czy ja do Sylasa to dobrze biegną. Chyba nie. Zaraz, bo tutaj było to. A Sylas on był jakoś.
Może i tu w pobliżu. Ale... ale że tu jakoś się... Tam mi się dymek jakiś... A, tu był. No właśnie. Ten mnie nie widzi. To dobry znak, ludziska. A dobra, przebiegniemy koło niego. Trzeba korzystać, skoro mamy umiejętność takiego sprintowania, prawda? No dobra, pytanie, czy on śpi? Nie, śpi. Wiadomo. Całe szczęście. O, to jest dobre pytanie. Tak, nie ma tak gadania z nim. Jeszcze to powiedzmy, dobra. Jedna rzecz jest jakaś dziwaczna w tym wszystkim dla mnie. Bo ja nie wiem. Przecież tamtej skrzynki ja nie mogłam podnieść. Kurde. No, aż się wierzyć nie chcę, że jedno to jeszcze mamy tylko znaleźć. I trochę do roboty tutaj mamy rzeczywiście. Ale tak, to... Znowu chyba... Nie, najpierw pójdziemy pogadać z tym jednym. Z więźniem w sensie. A później... Później spróbuję... jakoś do tej skrzynki wrócić, no bo hej, ona musi być do podniesienia. O, pięknie. Dobra, schowam się w beczce może, o ile mi się to uda. Tak, udało się, cudownie. Ojejku, czyli co, znowu będzie odcinek bez sensu. Jak ja to lubię. No cóż. Szybko, 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 zanim ktoś się mną zainteresuje. Dobra, to też się powinno udać. A pewnie, jak szukają, to nie mogę nawet zapisać. Ach, te udogodnienia. No idź już, czurze jeden. Idź, idź sobie, brzydki jesteś, nie chcę cię tu. Co? No ja nie wierzę. Ja po prostu w to nie wierzę. Wiecie co, ja chyba wyłączę wam nagrywanie, trochę poczekam i dopiero... do was wrócę, bo tak to nie ma sensu. Dobra, jestem i wiecie co, tak sobie pomyślałam. Zaraz, może dopytajmy go, czy ciągle ma z tym spaniem problemy. Ojej, to będzie trudne. Teraz tak, co by tu mu zaśpiewać? To raczej już nie, szanty też raczej nie przejdą. To komuś śpiewane było, więc no nie wiem.
Może. O. Spodobało mu się, czyżby? Dobra, i tak będziemy do niego wracać co parę nocy. Strażnik też tu sobie patrzy, wraca. Dobra, tak, prosto sprzed jego nosa się schowałam. No i dalej, kurde, jakaś ciemnica. To nie wiem, myślę, że jeszcze poczekam tutaj parę godzinek i dopiero do was znowu wrócę. Nie wiem, może jakiś grzybek, coś w skrzynce, nic. No właśnie, to wrócę za jakiś czas już, jak nie będą spać. Okej, jestem. Postanowiłam, że po prostu nie będę tam może jak głupia siedzieć, czekać, tylko po prostu skoczę do tego łóżka koło kowala. Jakkolwiek to brzmi, ale teraz tak. Teraz znowu się gubię? Niemożliwe. Koło strażnika, bardzo to było rozsądne, a po prostu drzwi mi się pomyliły. No cóż, zdarza się najlepszym. W każdym razie... No tak, tak, już wszyscy normalnie strażnicy wiedzą o tym, że jestem tu, a nie gdzieś indziej. Więźniowie, patrzę, już wstali. Całe szczęście. Właśnie na to liczyłam. Dobra. Najpierw... Właśnie. No i... Ojejku, oni są naprawdę... Aha. No to ciśniemy ich, ciśniemy. Dobra. No cóż, to może być... gdzie jest to ich zadanie? Skoro już to mamy... No to właśnie. Tak, obgadują nas przy nas. Super. Dobra. Cóż by tu... Dobra, a może lepiej coś innego. O, to będzie dobre. A dobra. No, można? Miłe. Dobra, możemy... No cóż. Czyli tak. Patrzmy, czy mamy tu coś. Mm-hmm.
No, łatwo było się akurat tego domyślić. Nie no, oni mnie rozwalają. A temu co? Dobra, czyli teraz chyba przydałoby się też podgonić trochę, nie wiem, tam z tą skrzynką Sejlasa? No nic, na razie to już i tak byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, cześć!